Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy znowu wielki tłum był z Jezusem i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im: żal mi tego tłumu, bo już 3 dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Odpowiedzieli uczniowie: skąd tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem? Zapytał ich: ile macie chlebów? Odpowiedzieli: 7. I polecił ludowi usiąść na ziemi. A wziąwszy te 7 chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali. I rozdali tłumowi. Mieli też 2 rybek i nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać. Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali 7 koszów. Było zaś około 4000 ludzi. Potem ich odprawił. Zaraz też wsiadł z uczniami do łodzi i przybył w okolice Dalmanuty. Priorytetem dla Jezusa zawsze pozostaje kwestia zbawienia człowieka. On najpierw głosi Słowo Boże, potem dopiero czyni znaki, które to Słowo potwierdzają i nauczaniu nadają moc autorytetu Boga. Jednak chociaż człowiek nie żyje samym chlebem, Jezus nie zapomina o potrzebach życiowych każdego z nas. On sam dostrzega potrzeby swoich słuchaczy i podejmuje inicjatywę ich zaspokojenia. Ile razy słyszałem relacje różnych ludzi o tym, jak w niewytłumaczalny sposób Bóg zaspokoił ich potrzeby. Sam także doświadczam w tej materii pomocy Bożej. Bóg troszczy się o nas kompleksowo. Chociaż priorytetem pozostaje zawsze zbawienie człowieka, to jednak On dobrze wie, że każdy z nas ma ciało, psychikę i rozumną duszę. On dba o każdą z tych sfer człowieka. Jest jeszcze jeden istotny aspekt tej dzisiejszej dobrej nowiny. Jezus pyta uczniów, ile mają chlebów. Bóg bazuje zawsze na tym, co my sami jesteśmy w stanie ofiarować innym. Wystarczy niewiele. Cóż to jest 7 chlebów i 2 rybek dla wielkiego tłumu? Jednak musiał się znaleźć ktoś, kto podarował owe chleby i ryby. Cud zaczyna się właśnie wtedy, gdy umiem dostrzec braki i potrzeby innych, a potem umiem się podzielić moim własnym niedostatkiem. Pomyślmy dziś, co dobrego możemy uczynić dla innych. Z kim dziś podzielę się chlebem, dobrem? To nie musi być wiele, ale musi wypływać z potrzeby serca, jako wyraz mojej miłości i troski o innych.